Dlaczego ludzie, którzy pozostają w relacji z nami, czasami odczuwają z naszej strony taką agresję, nacisk, presję, przymuszenie, przymus? Dlaczego tak się dzieje? Z trzech powodów. Po pierwsze, jesteśmy ludźmi, którzy nie potrafią słuchać. Nie potrafią słuchać, a to oznacza, że nie jesteśmy dość otwarci na drugiego człowieka, żeby go przyjąć właśnie takim, jaki jest. Bardziej wtedy sięgamy po gniew. Nie słuchamy ostrzeżeń. Przekroczyliśmy już w naszym życiu wszystkie możliwe ograniczenia. To trochę jak z jazdą bardzo szybką. Jak już przełamiemy wszystkie przepisy, to wtedy nie ma problemu, żebyśmy następnym razem tak samo się zachowali. I nie zbliżamy się do Pana Boga. Nie mamy głębokiej relacji z Panem Bogiem. Osobistej relacji. Relacji, w której łagodność jest jedną z cech funkcjonowania Pana Boga. Pan Bóg jest wobec nas zawsze pełen miłości i łagodny. I dlatego stosujemy w naszym życiu bardzo często ucisk, który jest dla drugiego człowieka nie do przyjęcia.